To jest trzecia edycja konkursu, który prowadzimy w naszym centrum edukacyjnym. Epizody z historii najnowszej w komiksie. Trzecia i mam nadzieję, że nie ostatnia, ponieważ plon co roku jest taki, że naprawdę warto to prezentować, warto to oglądać. Stąd cieszy mnie cała formuła, która nie polega tylko na tym, że zbieramy prace od konkursowiczów, oceniamy je i wydajemy nagrody, ale że wiąże się to z świetnym finałem w postaci Festiwalu Komiksów, który znakomicie współgra z dzisiejszą wystawą w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, z wystawą również opartą na komiksie historycznym. W konkursie biorą udział przede wszystkim uczniowie szkół wszystkich poziomów, od klasy podstawowej do szkół ponadgimnazjalnych. I co roku jest to grono, które bardzo dynamicznie się zmienia, zwłaszcza jeśli chodzi o laureatów. Co roku mamy około 400 uczestników tego konkursu. Czyli pamiętasz co? Albo karty, albo amunicja. Tak? Przechodzimy do etapu akcji, czyli do zagrywania kart. Albo tu, tak? Tak. Dobra. Pomysłodawczynią tego komiksu jest Paulina Królikowska, która 6 lat temu podczas przygotowań do naszego pierwszego komiksu na konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego zobaczyła teledysk rapera Piusa, który rapuje językiem migowym. No i pomyślała, że skoro można zrobić muzykę dla głuchych, to może i spróbujemy zrobić komiks dla niewidomych. W przypadku tego komiksu Braille'em zdecydowaliśmy się na Stanisława Grzesiuka, dlatego że Grzesiuk w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób opowiada o II wojnie. Mimo tego, że w książce jest mnóstwo naturalistycznych opisów okrucieństw, to jednak przebija przez nie jakiś specyficzny grzesiukowy humor, dystans do tej rzeczywistości, co ostatecznie moim zdaniem wywołuje jeszcze bardziej piorunujący efekt. Tutaj uciekłem się do takiego zabiegu, że więźniowie postaci w pasiakach, a także postać na czołgu amerykańskim Sherman jest namalowana na obrazach. Tak samo młody Grzesiuk na jednym z obrazów z cylindrem jest w tej warstwie malarskiej. Natomiast postaci Himmlera, Hitlera i Geringa są narysowane, bo dużo łatwiej i szybciej można było opanować tę technikę, a także pokazać ich w pewien karykaturalny sposób, co ułatwiło trochę mi jako twórcy właśnie pokazanie tych postaci. Mamy tytuł serii Lux in Tenebris, czyli Światło w mroku. To jest taka łacińska sentencja, ale chodzi nam naprawdę o światło chrześcijaństwa w mrokach średniowiecza. No niemniej jednak ten komiks my robimy tak bardzo popkulturowo. Troszkę odwołujemy się do takiego klimatu panującego pogaństwa w Polsce i dwóch takich jedynych sprawiedliwych, którzy tam działają, ponieważ bohaterami naszego komiksu jest rycerz i mnich, którzy podróżują po tym pogańskim świecie i przeżywają przygody. Ja jestem zafascynowany średniowieczem i tym okresem. Wiem, że w komiksów nie ma z tego okresu, przynajmniej w Polsce nie powstają takie komiksy. Przez to, że uwielbiam ten okres, to starałem się zrobić komiks właśnie z tego okresu, a o Piastach, o XI wieku, dlatego że to jest okres, który jest dosyć tajemniczy. Dla mnie świat czerni i bieli to też jest kolorowym światem. Mam tam szarości, światło, cień, więc uwielbiam rysować w czerni i bieli. Jakby najsilniejsze piętno odbił na mnie chyba Grzegorz Rosiński, który ze swoją serią Torgal i później innymi komiksami jednak rozbudził tak wyobraźnię i tak pragnąłem zostać rysownikiem komiksowym, że to się tak skończyło. Ostatnim moim komiksem zrealizowanym ze Sławkiem Zajączkowskim i wydanym przez warszawski IPN to jest ta opowieść o zgrupowaniu Campinos. To jest komiks o zgrupowaniu, którym dowodził Adolf Pilch, Góra Dolina, słynny Cichociemny, który tutaj dokonał rajdu przez całą Polskę, by iść na pomoc walczącej stolicy. Wybieramy w sumie takie postacie właśnie z krwi i kości. Takie powinny być bohaterami i warto jakby ludzi o takich charakterach niezłomnych i niezłomnych postawach pokazywać, bo się lepiej o nich opowiada. Jak ktoś tam tylko myśli o grillowaniu, to nie ma z nim o czym rozmawiać, to jest nudne, tak? A jeżeli postać jest wyrazista, to jest ciekawa.